Baczność. Sztandar wprowadzić. Do hymnu państwowego. Spocznij. Proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły, pana Pawła Donderowicza. Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 2014-2015. Witam zaproszonych gości. Witam pana Mariusza Zaborowskiego, burmistrza miasta gminy Ślesin. Witam księdza prałata Leszka Rybkę, proboszcza parafii w Ślesinie. Witam serdecznie radnego Rady Miejskiej gminy Ślesin, pana Marcina Brodowskiego. Witam panią Ewę Pachulską, byłą dyrektor i wicedyrektor szkoły. Witam wszystkich rodziców na czele z prezydium Rady Rodziców, panią Katarzyną Fryzą. Witam członków prezydium Rady Rodziców, panią Iwonę Wojakowską, pana Macieja Maćkowskiego. Witam serdecznie pana Łukasza Wenta, przedstawiciela firmy Reklinik. Witam wszystkich nauczycieli i was, moi drodzy. Kolejny rok dobiegł końca. Dzisiejszy dzień to podsumowania. Pozwólcie, że podam kilka szczegółów, które dotyczą tego roku szkolnego. W roku szkolnym 2014-2015 w naszej szkole uczyło się 389 uczniów w 18 oddziałach, po 6 oddziałów na każdym poziomie, w tym jeden oddział integracyjny i jeden oddział sportowy. Średnia szkoły 3,75, porównywałem z rokiem ubiegłym, ta średnia była 3,6, czyli nie gorzej. Najwyższą średnią ze wszystkich klas ma klasa trzecia C, średnia 4,3 i tak samo było w poprzednim roku, to była też klasa trzecia, ta średnia była na tym samym poziomie. Drugie miejsce zajmuje klasa pierwsza A ze średnią 4,15. Powiem, że jest to właśnie klasa integracyjna, klasa, która liczy tylko 17 uczniów. I trzecie miejsce zajmuje klasa druga E ze średnią 3,87. Jeżeli chodzi o najwyższą średnią w szkole. Najwyższą średnią w szkole uzyskała uczennica klasy trzeciej D, Martyna Szyjkowska, ta średnia to 5,89. Kiedy do nas chodziła Cynthia Szymańska, tak się zastanawialiśmy, kto do tej średniej się zbliży, jej średniej, bo jej średnia to 5,93.
na razie jest najlepsza, ale widać, że nadal są uczniowie, którzy osiągają bardzo podobne wyniki w nauce. Druga średnia w szkole to średnia Patrycji Kopeć 5,72. Pozwolę sobie przeczytać średnie uczniów powyżej 5,0. Średnia 5,5 Aleksandra Szymczak, Natalia Gralak, Izabela Pora. Średnia 5,4 Julia Marcinkowska, Anna Musiałkiewicz. Dwie osoby. Średnia 5,3 Dominika Skokowska, Damian Szczap, Adam Antczak, Martyna Lewandowska, Magdalena Kopeć, Weronika Borowiecka, Wiktoria Majewska, Alina Michalak i Aneta Mirkiewicz. Średnia 5,2 Nikola Łyska, Paulina Kanecka, Wiktoria Derda, Przemysław Antoniak, Agata Fąk, Paulina Kozikowska, Jakub Garczyński, Norbert Nawrotek, Aleksandra Kozłowska, Anna Gliniewicz, Ilona Lisiecka, Małgorzata Gabryszak i Patrycja Jasińska. Średnia 5,1 Alicja Borczyńska, Maria Garczyńska, Filip Nowak, Ewelina Gabryszak, Olga Przybysz, Natalia Krzymińska, Ewa Olejniczak, Agata Desecka i Krzysztof Gałek. W tym roku, proszę Państwa, mamy podwójnego laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych i tutaj chciałbym na początek o tej osobie powiedzieć. Jest tą osobą, ta osoba to Norbert Nawrotek, który jest podwójnym laureatem wojewódzkiego konkursu fizycznego i matematycznego. Druga osoba to Martyna Szyjkowska, finalista wojewódzkiego konkursu języka polskiego. Oczywiście, jak co roku odbyły się egzaminy zewnętrzne i pozwolę sobie przeczytać najlepsze wyniki indywidualne z poszczególnych części i one przedstawiają się następująco. Język polski Martyna Szyjkowska i Alina Michalak 94%. Historia i WOS Martyna Szyjkowska 97%. Matematyka i przedmioty przyrodnicze w jednej i drugiej części 100% Norbert Nawrotek jako laureat na wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Język angielski poziom podstawowy 100%. Weronika Borkowska, Jakub Garczyński, Adam Kondraciuk, Adam Hałas, Aleksandra Kozłowska, Martyna Szyjkowska i Wiktoria Majewska. Język angielski poziom rozszerzony też 100%. Jakub Garczyński i Adam Kondraciuk. Egzamin gimnazjalny pisały też osoby z języka niemieckiego. Najlepszy wynik uzyskała Adrianna Szychulska, 88%. Omnibus Gimnazjum Ślesinie. Tą osobą zostaje Norbert Nawrotek, który łącznie uzyskał 97%. Bardzo blisko Norberta była Martyna Szyjkowska, która tylko miała mniej o 2 punkty procentowe, czyli 95%. I już łącznie z poszczególnych części, czyli z części humanistycznej, w którą wchodzi język polski, historia i WOS, najlepsza Martyna Szyjkowska 96%. Część matematyczna, oczywiście Norbert Nawrotek 100%. Część języka obcego, tutaj bierzemy pod uwagę podstawy i rozszerzenie, 100% to Jakub Garczyński i Adam Kondraciuk. No i jak czytałem z języka niemieckiego wcześniej, Adrianna Szychulska 88%. Szanowni Państwo, rok szkolny to ogromna ilość konkursów, zarówno tych na etapie szkoły, jak i poza naszą szkołą. Bierzemy udział w konkursach w szkołach ponadgimnazjalnych, w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i to, co przed chwilą już czytałem.
Podwójny laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych Norbert Nawrotek, matematyka i fizyka, finalista wojewódzkiego konkursu języka polskiego Martyna Szyjkowska, ale też dobre wyniki w innych konkursach. Pierwsze miejsce Norberta Nawrotka w konkursie wiedzy matematyczno-fizycznej, taki konkurs międzygimnazjalny w Sombolniu. Bardzo dobry wynik Norberta Nawrotka w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur. Drugie miejsce w powiatowym międzygimnazjalnym konkursie matematycznym Matematyka na budowie dla Norberta Nawrotka. Bardzo dobre wyniki w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego FOX 2015 i tu wynik bardzo dobry miała, czy ma Aleksandra Szymczak, wynik dobry i wyróżnienie Szymon Garbaciak. Oprócz tego w tym roku szkolnym, jak już od 2 lat się to dzieje, zabiegaliśmy o uczniów szkół podstawowych. Prowadziliśmy zakrojone działania po to, żeby uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy właśnie przyszli tutaj do naszego gimnazjum. Organizowaliśmy spotkania, wyjeżdżaliśmy na spotkania do szkół podstawowych, spotykaliśmy się z uczniami klas szóstych, ale też organizowaliśmy dla nich różne imprezy tutaj w szkole, chociażby takie jak drzwi otwarte. Bierzemy udział już od kilkunastu lat również w wymianie polsko-niemieckiej i ona w tym roku po raz kolejny się odbyła. Ponad 40 uczniów wzięło w niej udział. Za rok będzie pewnie następna wymiana, już mamy chętnych, a więc popularność tego wyjazdu jest tutaj ogromna. Oprócz tych osiągnięć naukowych są oczywiście osiągnięcia sportowe i też pozwolę sobie przeczytać. Może powiem, że w rankingu gimnazjów w powiecie konieńskim zajmuje